Cześć, siemano, z tej strony Ratel, a dziś ze mną jest... Peci! Vectus! I w dzisiejszym odcinku gramy Elise na supporcie. I tyle. Kiedyś we wstawkach było więcej jakoś, nie wiem co w sumie wtedy mówiłem. Ja mówiłem jakieś głupoty i później, nie wiem, usuwałem, nie wiem, mówiliśmy... Nie no, coś było. Ale no, jakbym usuwał, co mówiłeś we wstępie, to wstępu by nie było, a wstęp był właśnie długi zawsze. No to będziesz teraz miał fajny wstęp, w którym debatujemy sobie, dlaczego wstępy były kiedyś dłuższe. No i w sumie ten też jest teraz dzięki temu dłuższy. Chociaż była przerwa, nie? Kontencik! Ja powinienem, nie wiem w sumie co pierwsze, powinienem wziąć raczej było, nie? Trudno. Tun! No ale i tak nie zabijesz nikogo. Nie, ale to sobie będę skakał, to będę skakał. Jakby dawno nie grałem z Samirą, ja zapomniałem, że ten czempion, jakby nie lubię tego czempiona. Samira jest podziemnym czempionem. Ty może... Turbo OP. Może... Może to jest drugi youtuber, ty. Bo on gra Mundo na supporcie. Może prowadzi równoległą serię. Założę sobie ten kanał z Peci i będziemy robić fajne rzeczy. Fajne rzeczy. A jakie to były fajne rzeczy? Pranki na tobie. Pranki na mnie, spoko. Tak. Będzie jak w tym memie, że będziemy czekać na ciebie za drzwiami z czasem i tam będzie dzień 487 razy randomem. Kurwa! Ale damage. Au. Znaczy, dobra, nie wiem, nie. Czy sobie zdajesz, chłopcze, sprawę z tego magicznego faktu, że jak wzwiesz E, to skaczesz. Właśnie zrozumiałem, że coś poszło nie tak. Ale możesz chyba w miniony, to to omijasz wtedy i wtedy w minionka skaczesz, ale jak masz przynajmniej czempiona, to w niego. Że jesteś dzikim pająkiem szykującym się do skoku i zamachu na bezbronną ofiarę. Widziałeś kiedyś, jak krzyżaki polują? Nie. Takie pająki. Ja wiem, że to pająk jest. Musiałbyś odpalić sobie National Geographic albo Animal Planet i inny taki kanał i obejrzeć sobie dokument o pająkach, zanim zagrałeś tę listę. Moi drodzy, ze względu na Vectusa macie teraz 10-sekundową wstawkę, jak poluje krzyżak, tak? Pyk! No. Widzisz, jak ci robię kontent. Pięknie. Na pewno wszyscy, którzy oglądają ten film, chcieli zobaczyć, jak jakiś pająk sobie poluje na... Nie wiem co nawet, bo nie wiem co znalazłem jeszcze. Ej, a może ten Mundo to jest gościem z przyszłości, który w przyszłości obejrzał swój filmik o... Nie wiem, po reworku Mundo obejrzał sobie swój filmik o Mundo Support i postanowił się cofnąć w czasie i sobie obczaić. To działało. Mam bez kitu. Peczy, klikaj R-kę. Nie mam. Oj tam. Zużyłaś R-kę? Nieładnie. No nie. W piątym nie ma R-ki. Jak to nie? Nie wiesz Teci, że jak wbijesz na Ewelince szósty poziom i użyjesz R-ki, to ci się cofa do piątego? Jak to nie ma R-ki na piątym? Zobacz. Widzisz to? A ja mam, zobacz jaki poziom. Brakuje mi do szóstego. Ale bo ty kurna pająkiem jesteś. Ja no nie jestem panią pajęczycą. Zresztą pragnę zauważyć, że nie jest odosobnionym przypadkiem. Pani Puma też tak ma. No nie.
pani Puma. O, bijemy się jednak. Macie z tyłu wilka. To prawda? Ucieczka. Gabi. Kurwa, nie zdążyłem. Czym ja mam ją dobić, kurwa? Deci! Co? Deci bij wilka, nie, nie bij kajsy, tylko wilka. Spam ku! Ku, 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 ku. Spam jamku. Spam jamku, tak jak prosiłeś. A niech to, za mało wżyłaś te telekinezy. Nie, no za wolna jest po prostu, nie mam butów. No nie, no, no, te buty. A niech to. Znaczy, chodźcie na sobie. Ja ci kupiła sobie mokasyny. Wszyscy nie mają mokasyny oprócz trendanera. Smoka poszło. Smoka to mi właśnie zaraz zrobią, to nie ma co zbierać. Jak to jest, że Ratel ma ciągle erkę, ja mam ciągle erkę, tylko te ci. Ty masz to stupać, ja mam. No smoka. Ale co z tego, ale ja nawet jak jej użyję, to ja mam też erkę, która jest wieczna. Wieczna erka. Dokładnie. Ale łatwo. O nie. A chyba was zostawię. Nie zdążyłem się zmienić w pająka. A nie chcę. Jaki Ratel jest ulubiony gatunek pająka? A ja nie posiadam takowego. A chciałbyś mieć kiedyś ptasznika? Nie. Wiesz co ci powiem? No. Wiesz, jak wiesz jak nazywa się biedronka, ta taka czerwona, tylko że zdarł się z niej cały lakier i jest taka biała? Wiesz jak się nazywa wtedy? Jak? Duszna biedronka. Ale cringe! Zabijmy ich. Ja bym ich zabił, tylko że ja się cykam, bo to sami rozostała nerf i ja nie wiem co ona może. Starą Samirą mi się nie stykał. Ale akcja. Chyba mamy komplikacje. Komplikacja była taka, że nie mogłem użyć erki, bo mi zabrakło jednego staka. Dobra, wystąpiły komplikacje takie, że ten pierdolony support się leczy. Wiesz, jaki jest problem? Ten pierdolony support jest bardziej tankowaty niż nasza dwójka plus Techi plus Tryndamer razem wzięci. Mi beznadziejnie idzie teraz. Dlatego, że się ja stresujesz, pierdolę. Że nagrywamy, jesteś na wizji i cię oglądają miliony. Ja przepraszam, nie, ale tak kliknąłem sobie, tak podrapałem się po głowie, kliknąłem na tab i pierwsze co mi wyskoczyło to 25072627. 27S. Ścigamy się, widzę ratę. Oj, owszem, ale ja wygrywam ten wyścig. Chwila, czemu ja nie dostałam za to asysty? What the fuck? Aj, byczku, tak, wygrywa to Irelia. Czyżby? Irelia. Chcę tylko zaznaczyć, iż mamy 20 marca, a Samira nie działa. Dobrze, że to zaznaczyłeś, bo prawdopodobnie ten film może wyjść w tam następnym roku. Ja wiem, dlatego mówię, że mamy 20 marca 2000, tam 20... No. Pyk! 2021 roku. I mamy dokładnie, nie wiem, który patch, ale Samira działa, więc jak dla potomnych, którzy obejrzą ten filmik tam, nie wiem, za 5 lat, to wtedy w tym momencie, kiedy tą grę nagrywamy, Samira nie działa. Może powinniśmy nagrać kapsułę czasu i ja zmontuję film i wstawię nam na jakieś, nie wiem, 10 lat później. Powiedzcie mi, dlaczego trzeci raz nie mam asysty, mimo że uczestniczyłam w walce? Widocznie nie uczestniczyłaś w tej walce. No przecież. Gdybyś uczestniczyła, nie miałabyś asysty. Logicznie, nie? Mhm. Dobra, czy ja mogę stąd uciec? Nie. Sojusznik, chodź tu jakiś. Kurwa, nie działa. Mam stado małych pajączków. Raczej nie wiedziałem, że zostałeś mamą. Mam dwa pajączki, a nie stado. Ale są trzy z tobą. Masz stado pajączków. O, 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 o.
O! Nie masz pajączków, ups. Okej, okej. Szybko. That was fast! Deja vu, O, Teci, żyjesz! Jednak nie, żart. Oj, Teci znowu nie użyła R-ki. Użyła R-ki, gdzie twoja R-ka? Patrz no. Ale... Ucz się od Wektusa, widzisz to? Widzisz? On ma. Widzisz? A ty gdzie R-ka? Co znaczy R-115S? Co to jest za skrót? Cooldown. Teci trzeba być przygotowane na każdą ewentualność mieć w każdej chwili R-ka. O, czyżby? No wow. O nie, ja wilk chce zjeść pająka, przecież to nie ma sensu. Pająki chyba nie są zbyt odżywcze. Czemu wilk wpieprza pająki? A tam się... Kogoś tutaj poniosło, widzę, za bardzo się wbił w trójkę. No bo zapomniałem, że to nie jest Samira 2, bo ja tutaj muszę dać taką adnotację. Ja grałem Samirą po tym, jak ona wyszła, czyli tam dwa pierwsze parcze po tym, jak Samira wyszła. I wtedy, jakbym się tu wbił, to bym zrobił pętlę. Ale Samira dostała 5 milionów nerfów i obecnie niegrywalna. Ciekawe czemu. No nie wiem, bo nie może doskoczyć do sojusznika. R-ka bije tak jakieś 200% mniej damage'a niż w stopniu do tego, co było na początku. Ciekawe czemu dostałam R-ki. No zobacz, ja użyłem R-ki w tamtym teamfight i już mam R-kę. Roluję wtedy. Kurwa, czysty. Nie użyłeś R-ki, co? Użyłem R-ki. No przecież się tam bije, nie użyłem R-ki. No zobaczysz na nagraniu. No, użył, to prawda. Masz hejsta, tak? Nie mam hejsta, mam zero, zobacz. What the fuck? Oj, Teci, nie znasz taników używania R-ek chyba. No właśnie, używasz ich w taki sposób, aby je mieć ciągle dostępne. Zobacz, masz teraz R-kę. Ja ci to pokażę, ja mogę nawet się specjalnie wbić przeciwników, żebyś zobaczyła, że mam R-kę. Tak zwaliłam to. No, czemu te ścierwo tyle to trzyma? Zobacz, zużyłem R-ki. Nie wiem, nie widzę cię. No, zużyłem R-ki, musisz mi uwierzyć na słowo. I zobacz, i mam R-kę. Dobra, moi drodzy, czy Liska działa? Nie wiem, możliwe jak na normalnego supporta i z normalną drużynką bardziej możliwe, żeby działała. A tak to Irelia ze Smite'em na midzie nie za bardzo nam utrzymała linię. No taka 1 na 10 ta Irelia. Możliwe. Ale myślę, że Deliska spoko by była, jakby się chciało zjeść Mojito. Znaczy ten... Eliska jest dobrym supportem, jeśli... gramy na normalną w miarę drużynę i zależy nam w sumie na jakichś tam obrażeniach i grze pod stuny. Nie, może tak, z innym AD Carry. No i z innym AD Carry. Strasznie słabo jak się wbija w tanki, ale jakbyśmy grali na papierowego supporta i pod stuny całą drużyną, to można by było, myślę, to ładnie ograć. Bo Dipsa to ona ma fajnego w sumie. O, pa, cyk i cyk. I pyk, nie spodziewali się tego, hiszpańska inkwizycja! Dobra. Praktycznie. Ale było blisko. Dokładnie, było bardzo blisko, bo to ci znowu R-ki nie ma. Kliknąłem wszystkie przyciski, ale zginęliśmy. Jest smutne, kiedy masz na Samirze ocenę A i ci ucieka ktoś i nie możesz go dogonić. Twoja R-eczka jest nieużywalna. Dobrze, moi drodzy, także to by było na tyle. Trzymajcie się, do następnego. Cześć, cześć! Kupię sobie ser.